Walcząca o utrzymanie Błonianka Błonie była środowym rywalem Pilicy Białobrzegi. Zespół z naszego regionu szybko otworzył wynik i prowadził już od 16 minuty po samobójczym trafieniu Bartosza Skowrona. Natomiast po przerwie Białobrzeżani otworzyli worek z bramkami. Na listę strzelców trzykrotnie wpisał się Aleksander Stawiarz, a po jednym trafieniu dołożyli Bartosz Zawadzki i Damian Winiarski. I ostatecznie Pilica pokonała Błoniankę aż 6-0. W tym samym czasie na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 broń rywalizowała z Legionowią. Podwarszawska drużyna już do przerwy prowadziła 2-0. Po zmianie strony broniarze zdołali odpowiedzieć trafieniem Kamila Odolaka, ale na zdobycie wyrównującego gola zabrakło im już czasu. I ostatecznie przegrali 1-2. Po 30 kolejkach oba zespoły z naszego regionu są na bezpiecznych miejscach w tabeli. Pilica z dorobkiem 41 punktów plasuje się na 10 miejscu, a broń z 34 punktami na koncie zajmuje 12 lokatę. Kolejną serię gier zaplanowano na ten weekend. Broń zagra w Białymstoku z rezerwami Jagiellonii, a Pilica w Zambrowie zmierzy się z miejscową Olimpią.